Boga. Chciałam wam powiedzieć o tym, jak spotkałam Jezusa w swoim życiu. Pierwszy raz o Jezusie usłyszałam w kościele katolickim, w której tradycji się wychowywałam całe życie. Chodziłam do kościoła, słuchałam tych głupot, że Bóg zrzuca na ciebie cierpienia, że Bóg daje ci lęki, daje ci wszystkie rzeczy, żebyś niósł swój własny krzyż. Nie rozumiałam tego, nie wiedziałam, o co chodzi. Aż w 2012 roku mój mąż nawrócił się, przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przyszedł do domu któregoś dnia i powiedział: poznałem Jezusa, chciałbym tego i dla ciebie. A mi się zrobiło niedobrze, dlatego że kojarzyłam go jako Boga z kościoła katolickiego, którego nikt nigdy mi nie wytłumaczył. Odrzuciłam męża, odrzuciłam Boga, odrzuciłam Jezusa, odrzuciłam wszystko, dlatego że miałam takie skojarzenia, nigdy go nie poznałam, nie wiedziałam, kim jest. Ale po pewnym czasie zmienione życie mojego męża zafascynowało mnie. Zafascynowało mnie to, że gdy on się modlił, za chwilę wszystko miał. Fascynowała mnie jego bliska relacja z Bogiem. Bogiem, którego nigdy nie rozumiałam, dlatego że był dla mnie odległy. Był dla mnie Bogiem na ołtarzu złotym, przepełnionym. Nigdy nie rozumiałam go, ale obserwując życie mojego męża powoli patrzyłam na ich relacje i zafascynowało mnie to. Pochodziłam z dobrego domu. Jestem lekarzem weterynarii, jestem osobą wykształconą. Nie brakowało mi nigdy pieniędzy, nie byłam w żadnych nałogach poważniejszych. Nie dotykały mnie żadne patologie. Byłam dobrym człowiekiem, można by było powiedzieć, ale nie umiałam kochać. Nie umiałam nigdy kochać, dlatego że nie poznałam nigdy miłości. Okazało się, że jest to Boża miłość, której nigdy nie znałam. Nikt mi jej nie wytłumaczył, nikt mi jej nie pokazał. Po tym, jak obserwowałam życie swojego męża, zadecydowałam dnia pewnego, że chcę przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Zrozumiałam, że jako jedyny Bóg, jako jedyny człowiek oddał za mnie życie. Bezwarunkowo, bez żadnych warunków, wymagań. Zaakceptował mnie taką, jaką jestem. Ułomną. Mądrą może, sprytną, ale ułomną. Zaakceptował mnie. Gdy zrozumiałam, że oddał za mnie swoje życie, umarł. Został pogrzebany, a po trzech dniach zmartwychwstał w ciele, odkupiwszy tym moje wszystkie grzechy, które popełniłam, a także popełnię, zabrawszy moje wszystkie lęki, moje wszystkie zniewolenia. Odnalazłam życie wieczne. To jest jedyny warunek, który musisz dokonać. Musisz podjąć decyzję o tym, że chcesz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wyznać ustami to, że jest twoim Panem i Zbawicielem. A życie wieczne będzie dla ciebie. Wszelkie lęki, wszelkie zniewolenia odejdą, tak jak i u mnie. Ja odczuwałam przez całe życie pustkę. Dobrze się uczyłam, szukałam bez przerwy czegoś, ale nie mogłam zagłuszyć tej pustki, która do mnie mówiła. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam, że to bezbożne życie, że szukam czegoś, co zapełni moje życie. Alkohol, imprezy, nauka. Jeden kierunek, drugi kierunek, ale nic tego nie zapełni. Nic nie zapełni tego poza Jezusem. Już dziś podejmij decyzję. Nawróć się. Uznaj Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I dostąp wszelkich Bożych błogosławieństw, bo są również dla ciebie. Jeżeli Bóg mnie zaakceptował, jeżeli za mnie oddał Jezusa na krzyż, oddał Go również za ciebie. Przyjmij Go dziś. Mądrze zadecyduj. To jest prosta decyzja. Chcę. Boże, chcę Cię poznać, chcę Cię usłyszeć, chcę Cię zobaczyć. Pokaż mi się, chcę Cię poznać. Już dziś mądrze zadecyduj. Amen.